Henry, spróbuj. Dobra. Spróbuj. Dobra, działa! Rozejrzę się. Zostańcie tutaj. Tak! Nic mi nie jest. Koczeli. O, proszę bardzo, spędne. Chcę się stąd wydostać. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Wiele prawdy. Nie wierzę, że to zadziałało. Dobra, nie zapeszaj. Czas się ruszać.
A co z tym chodzi? Myślisz, że są tam ludzie? Może. Naprawdę tam wchodzimy? Nie mamy wyboru. Stój! To pułapka dźwiękowa. To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniósł. Kto by tu chciał zostać? Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Słyszałeś? Zarażeni. Cicho. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie Myślisz, że to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Otrzymaj się!
Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się, Joela! Henry, musimy, kurwa, uciekać! A ty go pilnuj! Idź! Będzie dobrze. Tak, tak wiem. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra? Okej. Widziałeś? Trzymaj się z tyłu. I rób to, co ja. Okej. Udało ci się. Idziemy dalej. Wszystko okej? Tak.
rozejrzyj się. To chyba jakaś klasa. Czemu tego nie zabezpieczyli? Nie teraz. Najpierw się stąd wydostańmy. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. No to wygląda. Czy radę zepchnąć drabinę? Tak. Śmiało. Proszę bardzo. Dobra robota. Eli? Chodź. Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi, tam! Sam! Uciekaj! Jest ich tu za dużo! Eli, odejdź od drzwi! Co zrobił? Sam, co ty wyprawiasz? Wydostanę nas! To się pośpiesz! Wszyscy na górę! Jazda! Podsadź mnie! Wejdę przez okno! Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam! Zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Przygotujcie się! Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki.
Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Hej, jak się miałeś, młody? Mało brakowało, co? Tak, miewaliśmy lepsze momenty, ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Tak. To był dzień pełen wrażeń, co nie? O, tak. Zdecydowanie. Jak wyście się spotkali? To miejsce wyglądało bez zarażonych. Trudno mi to sobie wyobrazić. Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem. To chyba jest dobre miejsce. Się przyda.
Czy ktoś jeszcze jest głodny? Tak. Hej, zrobimy przerwę, jak dotrzemy do wieży radiowej. Dobra. Eli! Znalazłem twój komiks. Hej, Sam. Ostrożnie. Tak, okej. Okay. Dobra, ja zaraz. Aha, cholera. Okej. Okay. Mam wrócić?
Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Znalazłaś coś? Dziękuję.